Witam was bardzo serdecznie, jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. W poprzednim odcinku przeszliśmy tą lokację, na której jestem teraz, czyli Dolny Kurast. Teraz przechodzimy sobie na Bazar w Kurast. Mamy tego pana, Akolite. Niewrażliwość na zimno, leczy innych. To jest najgorsze, czy leczy swoich zakarumitów, czy na przykład leczy wszystkich innych, których spotka, o. Najtrudniej jak jest boss i długo go bijemy i leczą się nawzajem, piekielne roje. Tak jak mówiłem, nadwrażliwość na wszystkie ataki z magią, czyli na żywioł, zimno, ogień, błyskawice, trucizny oraz czystą magię. Atakami fizycznymi ich nie pokonacie. Mają na to niewrażliwość, wysysają wytrzymałość, jak jest napisane w ich opisie, jak widzicie. O, troszkę ich jednak bijemy. Wytrzymalsze są niż w tym robaczym gnieździe. To trochę. Tu boss też i może być. O, od aury też ładnie padają. O, widzicie, tu jest ich boss. Piekielnych rojów. Chyba nawet z bossem walczę, tak. Oj. Najemniku, jest nieciekawie, trzeba się wracać. Bo sobie nie poradzisz. A więc się wracamy. Mikstureczek niewiele mamy. A to jest co? Tamto już padło, nieważne. Co to był za potworek zwykły. Teraz mamy portale. Tutaj weźmiemy, bo mamy 16. Trzeba nam zdecydowanie więcej, jeśli już. Jest są sugusi. Pokonamy ich razem z bossem. Wszyscy biją mnie bardzo dobrze. Silni są nawet. Widzicie, jak się to mieni wszystkimi kolorami tęczy. No nie wszystkimi. Głównie to czarnym i czerwonym. Tak nawzajem. Wezmę sobie miksturkę. Zajmę się bossem. I będzie ciekawie. A czemu on nie schodzi? A nie wrażliwość na błyskawice. Dobra. Tego pana musimy sobie zostawić. Najlepiej go tak zostawimy, bo go nie pokonamy i na błyskawice, i niewrażliwość na ataki fizyczne. Chodź tu. Podprowadzimy go tutaj. Jaki silny, jak widzicie, naprawdę tur. Jak widzicie, idzie za nami. Trzeba go tu wyprowadzić, później przejdziemy sobie jakąś inną drogą czy coś. Wiecie, o co chodzi. Przychodzi nam? Przychodzi. I tak go nie pokonamy, to wiemy. I kolejny boss, taki sam, którego nie pokonamy. Przejdziemy się w tą stronę, więc. Dwie grupy bossów, czy jedna? Dwie grupy, wiecie co? Teraz zrobimy tak sobie. Tak przejdziemy. Do góry, do dołu. Ciągniemy ich tutaj i przy tym, w samej granicy mapy sobie przejdziemy. I będzie problem z głowy. Nie moja wina, że tak się wygenerowały te potworki, że ich nie mogę pokonać, więc spokojnie. Przy granicy mapy, oczywiście, żeby nikt mnie nie zauważył. Teraz sobie wracamy z powrotem, już nie powinny nas ścigać po takim dystansie. Ojej, będzie ciężko, jak widzę. Trzeba po prostu wystać, ale to wali mocno. Jak widzicie? Wiecie co? Chyba się trzeba wrócić. O, ledwo wytrzymałem, musiałem te pełnego wzmocnienia bić, bo naprawdę walili mocno. I on leczy ich. O rany, leczy to ile to potrwa. No widzicie? Nie pokonamy go nigdy. Jest, udało się. No. Teraz ten boss. No nie jest problematyczny. Ale trzeba go pokonać. AP naprawdę spada. Gdzie on jest teraz? Tutaj? Padł. Co to jest? Trolli pas. Co to jest trolli pas? Nigdy chyba jeszcze mi nie wleciał. Co to jest taki coś? Trzeciopoziomowe, 151 siły. Wymagania kosmiczne, tak jak już mówiłem. Charakterystyczne tylko dla Hela. Dobra, mamy tą tarczę. Teraz sobie poradzimy z potworkami. Tu jest nadal aura, tylko od tego bossa, czy od tego? Któregoś chyba, nie od tego. Jeszcze nam pozostała po wcześniejszym, zarówno ma najemnik, jak i ja.
No długo, dużo tych. No, a takimi fizycznymi by było tu problem, szczególnie w przypadku barbarzyńcy. Jest tu boss. Trzeba wystać i go pokonać. Nie wiem, czy najemnik otrzymuje obrażenia, czy ja. Ale na razie wytrzymujemy. No i znowu ten sam boss. Niewrażliwość na ataki fizyczne i tak dalej. Rewelacje po prostu. My go znowu nie pokonamy. Taki się wygenerował nam niestety. Więc wracamy sobie. Trukcikiem może nas nie spotka. Nie wyciągniemy pod trzeciego bossa, bo będzie kiepsko, ale tak damy radę. Zakarumita. Przechodzimy teraz dalej. Może teraz by nam trzeba było miksturki, bo nie mamy żadnych. Ojej, tam kolejny, pewnie ten sam boss za nami idzie, czy coś. Trolley pass. Kasa liczy się, 25 tysięcy. Taki pasek, hej. Ile? No troszkę tu jest, to jest 525 obrony, to już lepiej, ale i tak bardzo, bardzo niewiele. Może w ten sposób, czekajcie. Powinienem sobie poradzić, najmniej niech tu wystoi. Wystoi, wystoi. No nie, i to zimno jeszcze do tego. Skumulowane. No i ten boss jest, ja nie mogę, no. Trzeba po prostu wyciągnąć, bo tak mu nic nie zrobimy, jak mówiłem. Nie da go się pokonać. Z tym, co mamy. Wracamy dalej. Jakąś górą mapy byśmy przeszli. Dobra, teraz sprintem, żeby nas nie spotkał. No co jest? Się zbagowało. O rany, zmniejszenie odporności. Dobra, wracamy, wierni. No widzicie, jaki to kombos jest. Po prostu nie poradzimy sobie z tym wszystkim naraz. Bądź wierny. Raz do góry. Tu nie boss? Oby nie boss, byśmy sobie... A, tu jest Sugus. Ale to od tamtego. To już nieważne. Teraz mamy Akolitę. Leczy innych, ale nie leczy siebie. Ciekawa sprawa. Dobra, tutaj jeszcze pokonamy tego Sugusa. No... Padaj, rewelacja. Teraz tu Sugusi jeszcze. Od jakiegoś tam bossa. Nie wiem, gdzie tu jakiś boss jest. Kolejny Sugus. Tu będzie boss. Żeby tam tylko nie wracać, bo wiecie. Tam będzie coś. Ojej. Zmniejszenie odporności po raz drugi. Trzeba jakoś obejść to. To tu jest punkt nawigacyjny, no to jakiś. Będziemy mieli perspektywę. No widzicie ile tu śmiercionośnych potworków jest. Trzeba uważać. No to zwykli. Może nam się uda tych wszystkich pokonać. Trzeba tamtego bossa wylawirować z błyskawicami, żeby ruszyć się za tych wiernych. Bo będzie nieciekawie. Piekielne roje muszą paść. Chociaż wytrzymałe są, trzeba powiedzieć. I tak. Na to, czym ja dysponuję. Wiecie, niewrażliwość na zimno mają wstępnie. A tu na ogień jest rozbieżność naprawdę duża. Jeszcze atakuje zimne. Akolita. Oni bronią akolity, widzicie, mocno. Bo to ich guru. O, już padł. Więc sobie z tymi już poradzimy. Padają jak mrówki, póki co. Dobra, na razie sobie radzimy. Jak tam w górze będzie. Bo na razie nie jest źle. Dobra, ten pad, dawajcie mi kolejnych. Kolejnych. Jest tu kolejny pan. Odźwierny. Do góry. I to nie jest boss? Nie, to nie jest boss. Powinniśmy sobie z nimi poradzić. Ja tu powinien pochłaniać obrażenia. Jestem taką chłonką. Chłonną ściereczką, która pobiera wodę.
W tym przypadku w postaci ataku potworków, ale na takiej samej zasadzie. No nie wiem, Nick, jak on pada ze zwykłych tych potworków, naprawdę nie wiem. Czy masz tyle robią? Pierścień wypadł? A miksturek nie ma, no. Tu są miksturki, to jeszcze zostanę. Zostanę. Nie będę jeszcze się wracać do miasta. No długa ta mapa, jak widzicie. Pokonamy wszystkich, powinniśmy dać radę. Część do najemnika, część do mnie. Będzie dobrze. Ja to absorbuję taki fizyczny, jak widzicie, dużo obrony mamy. Powoli 80 poziom będzie nabijany. Wtedy to się będzie działo. To ostatnia dziesiątka, jaką nabijemy. Przed końcem gry. Co tu jest? A, tu jest ta kapliczka, nie wiedziałem. Takie niewielkie to było. Prawie przegapiłem. I miksturka życia. Tu jest akolita. Jeszcze górne kura zostało, to zapomniałem. To jeszcze będzie trzeba przejść to. Ale spokojnie, nie śpieszymy się. Wystarczy tego wszystkiego. A to najemnik straci HP, a nie ja. Ja sobie daję miksturki. O, najemnik jakoś tą problematyczność ma. No najemnik, nie padnij mi tylko. Padniesz, będzie z tobą źle. Najlepsza miksturka. I wytrzymaj wiele. Nie wiem dlaczego on tak traci HP szybko. Wracamy się, dziwna sprawa. Co tam się działo? Przecież te muchy są słabe, one nic nie robią nawet. Jeden slocik sobie zostawimy. 19 do siły słabe. 3 sloty, ale też nieciekawe, więc nie ma co. I wracamy się. To nawet nie byli sugusi, nie miał prawa tak tracić HP ten najemnik. A jednak tracił. No i już. Górne kuras to jeszcze nie teraz. Na razie musimy tą mapę przejść, która jest naprawdę duża. Na Helu po prostu wszystko się wydaje duże. Bo jest jakaś tam trudność zachowana. Co tu jest? Są Zakarumici. Wszystkich naraz nie leczy, pojedynczo tylko. Więc powinniśmy sobie dać radę. Spowalnia nas jeszcze. To jest w ogóle niefajne. No i teraz Sisą. O, najmniej traci tu ładnie HP. Ja też troszeczkę. Wierni. I tu jest akolita. Uciekają mi, nie chce mi się za nimi gonić. Runka Ord. A weźmiemy. Może nawet na sprzedaż. O! Trzeba by załączyć tą tarczę. Wobec tarczy pancerz warczy. I się psuje pod naporem wrogich mieczy i broni. Oraz czarów. Bo błyskawice, manowanie błyskawicami to są czary. Już załatwione. Kolejna grupka. Póki co idzie jak z nut, ale z tamtym bossem coś będzie trzeba zrobić. Ja wiem dokładnie, gdzie on jest. Więc trzeba uważać. On tu zaraz będzie. Duży talizman. Nie mogę nic więcej. A do kostki? Też nie mogę. Gdzieś to trzeba zmieścić. A, oczywiście mogę miksturki przerzucić do ekwipunku i nie ma problemu. Dobra, wszyscy wybici. No to teraz sobie przechodzimy tak, bo ten boss tam był. Nie możemy tak za bardzo się wystawiać. Teraz w ten sposób. Tam zaraz wejdziemy. Czy coś. Dobra, tu nie ma. Nie ma nic ciekawego. Do tych świątyń sobie wejdziemy później. Na razie musimy tą mapę obadać. Szafir bez skazy. O, 7,5 tysiąca. Drogą nie chodzi.
I kolejna świątynia. Tu na razie nic nie ma. Ciężka tarcza wypadła z opóźnieniem. Tu pewnie też gdzieś wejście jest. O, tu widzicie, jest bosik, znaczy nie bosik. Ale ta burza śnieżna jest naprawdę silna. Na helu już. Ja mam odporność na ile? 75, no właśnie, niewiele. Więc dlatego ona mi tyle robi. Tam już nic nie ma, spokojnie. Poziom umiejętności. Tu weźmiemy tarczę i mamy 3,5 obrony, zawsze to pół tysiąca więcej. Cugus, tu jest boss. Ze zmniejszeniem odporności. Ojej, 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 uciekamy. Jak ma taką aurę, to zwiewamy. Tam coś jeszcze było, tylko nie wiem co. A ten, nie, to są, to są czempioni, no to łatwo. Myślałem, że to tam ten boss. Czempioni jeszcze słabsi od standardowych potworków. Szmaragd zwykły, to chyba nie. To mi się nie przyda. To wypijemy, bo on nie zapewni nam HP. Kolejny czempion. Tu są czempioni, jakoś byśmy ich może wyciągnęli. Tu są właśnie, tylko żeby to zmniejszenie odporności nie było aktywowane. Wtedy w ogóle będzie nam niefajnie. Pokonaliśmy dwóch. A boss jest tutaj, mogłem sobie... Dobra, już nie ma bossa. I nie ma zmniejszenia odporności, rewelacja. Teraz to już wszystkiego możemy dokonać. Jeszcze tu jeden champion został. Jest to nie problem go pokonać. I padł mikstureczki. Pochmurna kula. Na razie widzicie, nic nie mieści mi się nigdzie. Oczywiście będziemy sprzedawać to też. Tu. To na razie na glebę. Jak wraca, jak wrócimy, to sobie weźmiemy. Bo sporo tych mikstur jest, jak widzicie. Identyfikacja przedmiotów i do miasta. 15 tysięcy to słabe, to tam nieważne. I 50 tysięcy jest. Tu nie ma runka hel oczywiście do zostawienia, przyda nam się. Tylko nie podoba mi się to, jak działa. To tracenie kamienia, którego się włożyło wcześniej. Chociaż z drugiej strony fajnie, że jest taka runka, która wyciąga. Czyli trzeba po prostu słabo runkę wkładać, żeby nie mieć żalu, że przepada. Oj, zmniejszenie odporności u wiernego, to jest boss. Chodź mi tutaj. Ja wezmę go na klatę. On ma póki co obrażenia fizyczne tylko, więc tym nie będzie spamował. Tym zmniejszenie odporności. Dobra, uciekł. On najmniej go pokonał, bardzo dobrze. Legendarny miecz. I legendarny miecz i magiczny dodatkowo, no naprawdę. Ciekawa kombinacja. Oj, tam ten boss właśnie był, o. Uciekamy sobie. On jest szybki. Więc trzeba go wylawirować, może do góry pójdziemy. On będzie tą drogą właśnie przechodził. I nam się uda. Niewiele mapy jeszcze, plus świątynie do przejścia. Te wszystkie świątynie trzeba będzie odkryć, raptem dwie na tej lokacji, na następnej dwie, na groblach w Kuras dwie, a w Travinkal jedna, ale to taka już konkretna wielkość. Na razie całą mapę, bo na bossa trzeba tamtego uważać, szkielecik, runka L, nie, runka L to za słabe jest, pierwsza runka jaka wypada już w drugim akcie, znaczy jeszcze wcześniej wypadały z hrabiny, ale hrabina to jest wyjątkowa istota, która zawsze występuje, więc nie ma się co dziwić. Jest gotowe. O, wytrzymałość mi spadła. Wreszcie, w końcu 453, ale regeneracja, jak widzicie, szybka jest, postępuje. Zgodnie z zasadami. No i to już praktycznie wszystko, jeszcze tutaj może coś będzie, ciężka tarcza zwykła. I do świątyń, dwie świątynie. Czas odcinka 20 minut teraz stuknęło. O, teraz jeszcze tych mamy.
Dla mnie to żaden problem. Najemnik gdzieś się zapodział. Tu pewnie będzie księga Lam Essena. Na 90% właśnie znajduje się w bazarze w Kurast. W jednej z dwóch świątyni. Świątyni? Czy świątyń? Świątyń chyba. No i co? Traf go. Jak trafisz, to pokonasz. Bardzo dobrze. Tu jeszcze też coś. Piekielny rój, tam to już nieważne. Która bliższa świątynia? Obie są blisko. Przejście na bazar w Kurast. O, jeszcze tego mamy. Jeden ataki po nim. Też na kilka ataków. Idziemy najpierw do tej świątyni. Ładniej się ustawiła. Pod ładnym kątem. Coś tu jest? Jest zamknięta skrzynia. O, ją to trzeba otworzyć, powiem wam, bo... Zębaty chę. Bo naprawdę z niej leci multum przedmiotów. Potrzebuję klucza. Potrzebuję klucza, którego kupię u Alcora. Nie, o, Alcor nie miał. Halbu miał. Ormus miał. Halbu miał. Pamiętam, że był z tym problem. Jest Halbu miał klucze, nie wiem po co. Tak do niego sobie iść. Przy okazji zobaczymy, co on tam ma. Zbrojki, jak widać, słabe. Bronie drzewcowe też. Może coś w czwartym i piątym akcie dostaniemy. Od tych panów kowalów. Jest bazar w Kurast. Runkat Hul. O sprzedaży. Zawsze jakaś tam cena, już mi nie potrzeba mi klucza. Jest. Łowczynie ciał. Tu jest bardzo możliwe, że będzie ta wojowniczka Serina. I księga Lam Essena. Dobrze, że na zimno. Tu na ogień, ale tych państwa jakoś paledyny mi się super pokonuje. Nie wiem dlaczego. Inną postacią, co problematyczne, gotycka zbroja płytowa. Nie mamy kasy nawet na to. Panowie nocy, emanujący ogniem, z niewrażliwością na zimno. Taki paradoks. Przeciwieństwa się przyciągają, jak widać. I błyskawice, błyskawice. Oj, to nie wiem, po co kliknąłem, ale błyskawice już mamy. O, skowyczące bestie, one się jak nazywają, to już nie wiem. Ja je nazywam tymi małpkami, misiami, czy... Małpkami po prostu. Nie wraziłaś na czystą magię. Tu są czempioni. Nazywają się skowyczące bestie, tak jak już mówiłem. I skowyc... Wow. Ale tu się dzieje. No widzicie, obrażenia to mają. I to niemałe. No i mnie którąś tam pokonał. Wykonywane z demonicznej skóry rękawice. Myśmy włożyli. Dobra, idziemy na te bestyjki. Jest tu jedna. Widzicie, łatwo jej pokonać i najemniki, ja łatwo pokonujemy, ale... Ale powoli. Teraz nie wiem, co się stało z tamtymi czempionami, jeszcze kilku ich było. A tak szybko padli nagle. Czyli się przeteleportowali, chociaż oni nie mieli teleportacji. Zwykłe istoty. Tu co mamy? Nie wiem w końcu, co mamy. Przechodzimy się w tą stronę, a tu jest Pan Nocy. Pan Nocy, a tu Witra ze Słoneczkiem. Kolejne przeciwieństwo. To tu będzie. Boję się wejść, żeby mnie nie rozwalili, nie pokonali od razu. Łowczynie ciał. To spokojnie. Przez drzwi czy przez coś. Pokonać się łatwo. Dobrze ich pokonać. Co tu jeszcze mamy? Tu widać nic. Szansa na broń. Stojak. Goralskie ostrze, nie góralskie. Goralskie. Armet to trzeciopoziomowy hełm. Zwykły. Tu jest nic, tu jest nic. Wróci się do miasta, musimy. Identyfikacja przedmiotów jak zawsze. Teraz Ormus. Sprzedanie, zyski w postaci kasy. Tu armet właśnie jest i runiczny łuk, goralskie ostrze. Jeden slot, ale kasa powinna być. Tu jednak nie było tej księgi Lam Essena. No bo erknąłem. Oczywiście, że tak. A tu jeszcze skrzyneczka jest, nie zauważyłem. Oszalała maska, ale niskiej jakości, to nie będę brał. I teraz jest to wyjście, tutaj jest. Druga świątynia. Bardzo prawdopodobne, że właśnie tam znajduje się owa księga, którą trzeba
Sarge Alcorowi jeszcze nam nie zlecił tego zadania, ale ja wiem, że tak jest, bo znam na pamięć wszystkie zadania. I tu jest właśnie przejście do kolejnej świątyni, do której się właśnie udajemy. To tu jest coś? Nie. Tutaj też nie, tutaj też nie. Do zrujnowanej świątyni. Tu mamy zwykłych panów i to nie w postaci bossów, tylko normalnych. Trzeba najpierw te bestyjki pokonać. No widzicie, kombos jest niezły i dla Najmika, i dla mnie. Dla Najmika nawet bardzo. A ja tu nawet bez Aralortala biegam i mi dobrze idzie. Trzeba zmniejszyć ich ilość. Dobra, uciekają, to nie będziemy za nimi gonić cały czas. Widzicie, wszystko potrafił spalić. Jakby sucha trawa była, całe sanktuarium zajęłoby się ogniem. Demoniczna maska. O, to można by wziąć. Przy okazji jeszcze mistureczka, lunet, hul się sprzeda. Zobaczymy, co ma Ormus. Albo ma coś jednego dobrego, albo nic. Albo nic. Ma coś dobrego, czy nie? Nie ma. Miksturki kupujemy, możemy kupić sobie kilka, bo... I portale. I kasa do skrzyni. No, teraz troszkę tej kasy zyskujemy, jak widać, jak widzicie. Demoniczna głowa. Ma coś dwa sloty. To drugopoziomowe, może być ciekawe. Tutaj teraz, co jest? Też są panowie nocy. Został jeden. I co tutaj będzie? Kolejny pan nocy i skowyczące bestie. Nawet nie boss, tylko zwykły, ale w dużej ilości. Może by się cofnąć? Chociaż nie, sobie damy rady, już i tak padają. Więc co to jest dla nas? Ustawiły się wokół mnie takie kółeczko. Utworzyły jak te klany z Diablo 1. Jakieś gniazdo. Tu jest wojowniczka Sarina, jak widzicie. Ile tego wszystkiego tu jest na tej jednej lokacji? Naprawdę ogrom. Może najemnik mi przyjdzie. Jest, ale jaka wyjątkowa szybkość tu jest. Tu wszyscy są sugusi, tyle tu sugusów tu jest, że po prostu wow. Tyle co przy hrabinie na Helu. Powiedzmy. Dobra. Kolejnych proszę. O, już wojowniczka Sarina z ekipą. To jest troszkę za trudno. Patrzcie, jaka szybkość, trzeba się wrócić. Zbić tą aurę. Najlepiej w mieście. Nie wiem właśnie, jakie odtrutki do zastosować i co by mi było potrzebne. Na wszelki wypadek portal. Trzeba po prostu... Trzeba po prostu tu wystać. Mamy portal, jakby było ostro. No, padłem, ja nie mogę, już padłem. Wiecie co, nie wiem, jak się, ja się tu wrócę pod zwłoki, jak widzicie, jest naprawdę ciężko. Może się jakoś uda, chociaż wątpię. Po tym, co widziałem. O, niestety troszkę poczuliśmy się zapewnie, poszliśmy do przodu i padliśmy. HP jest naprawdę mało. I najemnik też. Tu może być świętym chłodem. Pamiętacie, w tych sytuacjach, tą aurą właśnie ratowaliśmy sobie skórę. O, 33 tysiące. I jak spłacić najemnika, to jest problem. Zrujnowana świątynia, nie, to tak bezpośrednio nie, bo... Chociaż ja wiem. Nie wiem, czy to by się udało. Uwaga. Naprawdę było ciężko to zrobić, co ja chcę. O, no nie wiem, odzyskać zwłoki. Więcej mikstur wzmocnienia, jak widzicie. Tu mamy dwie. Nie wiem, czy to się uda. Jeszcze nie odzyskałem, czy to się... w ogóle opłaca. Kolejne dwie miksturki, już to jest aurą jesteśmy. Najmik załączył aurę. I załączył, okej. Ja chcę pozwłoki, czekajcie, ja chcę, żeby oni tu odeszli.
Przejdziemy w tą stronę. Kolejny raz punkt. Zwłoki sobie weźmiemy przez bazar w Kurast. Tu przejdziemy sobie mapką. A jeszcze mogłem sobie się wrócić do miasta, chociaż Alemik powinien przeżyć. Gdyż, no wiecie. Aura jest nadal. Jak zwłoki weźmiemy, powinno już pójść jako tako. Ale najpierw je trzeba wziąć. Dobry wieczór. Witam. Jak weźmiemy, to już będziemy wygrani. Są zwłoki. Tak zrobimy. Tu mamy wszystko. 2, 3. Jeszcze życie, jeszcze życie. Chociaż tam coś leżało. Ale sobie weźmiemy jeszcze miksturki. Święta tarcza. O, i teraz już będzie lepiej. Nadal portal. Miksturka, no chodźcie tutaj. Jak widzicie, nadal trudna horda. Życia trzeba tyle, co niemiara. I widzicie, jak aura, to już trudno. Chociaż jak ja wiem, jakbyśmy uciekli, żeby nie było lepiej. Jest, z powrotem jesteśmy. O, ciężko idzie, ciężko naprawdę z tą wojowniczką Seriną. Nie jest łatwo. Jeszcze z tą aurą, z wyjątkową szybkością. Jest naprawdę nie tak, jakbym chciał, chociaż już ich ilość się zmniejszyła. Wojowniczka Serina padnie. To już pójdzie z górki. Ale i tak trzeba zachować ostrożność z racji na ich dużą ilość. Nic nie wypadło, zazwyczaj coś z niej wypada. Ja mam oczywiście pecha. O, tu jest tylko jedna. Jeszcze coś? Już chyba nie. Teraz tutaj mamy. Jeszcze kilka ich tu pewnie biegnie. Jest. Cała gromadka. Pojedynczo atakuje, bo z tą maną jest ciężko, bo mi spalają każdym mocniejszym atakiem, więc trzeba pilnować jej ilości. O, ładnie, naraz padły. Bierzemy wszystkie miksturki, ile się tylko da, tak bym jeszcze zmieścił. Tu jeszcze coś pewnie będzie. Sądziłem, że Serina będzie o tu, w tym pokoju, dlatego tak pewnie podszedłem sobie. Wiemy, że tu już jest księga Lam Essena. Lam Essena czy Lam Essena, to nie wiem. Ale coś podobnego. No, teraz to bestię nie mogę trafić. O, teraz z najemnikiem to od razu lepiej. Czako, o, czako to bym wziął. To tutaj, to tak, czako bierzemy. Wrócimy się jeszcze po tą księgę. Z całej mapy nie przeszliśmy. To najpierw przejdziemy, później tą księgę damy. Tu są jeszcze czempioni. Czempioni nie są silni. Powinniśmy sobie łatwo z nimi poradzić. Pokonany jeden. Będzie pokonany drugi, później trzeci. Drugi już, trzeci. Trzeci to duch, no to troszkę nam potrwa. On duch często z zimna atakuje. Bardzo często. Ale dla mnie to nie problem, jakieś tam odporności mamy. Ale co z nim? Jest, padł. I tu jest jeszcze kościany hełm. O, mikstureczki, widzicie, się rozchodzą. Trzeba mi ich bardzo dużo, czako. Ponad 100 brony w bazowym hełmie. Co tu jest? Kapliczka zbroi, o, to by mi się przydało. Ile bym miał starszą i z poziomem umiejętności? Póki co pokazuje mi 14600. Księga Lam Essena. Jeszcze sprzedamy to, portal. I wracamy się do Alcora. No troszkę odcinek potrwał z racji na ten dead. Musieliśmy to wyklarować. No i okej, okay, Alcor. Księga dla Alcora, jak ona się nazywa? Lam Essena, tak? Czyli... czyli bez 2S. Essen to po niemiecku jeść. Udało ci się Alcor. Księgę. Powinna nam powiedzieć coś o naturze Mrocznej Trójcy. Aha, a co do ciebie?
A co do mnie, to zostałem tutaj punkciki. Oczywiście w życie je dajemy, ile mamy? 1339 HP, niewiele. Żadne zadanie wykonane, nawet nam nie zlecał, ale wykonaliśmy je. No i bazar w kuras mamy odkryty, jeszcze zostało... zostało nam górne kurasty, kanały górne kurast, później jeszcze świątynie, to wiadomo, Travinkal i kazamaty. No więc myślę, że póki co wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!